Cześć, nagrałem przed chwileczką filmik, który już poszedł do sieci i w zasadzie miałem iść już spać. Tyle, że zaistniały dwie okoliczności, które zmusiły mnie do tego, aby dzisiaj nagrać jeszcze drugiego vloga. Pierwsze to ktoś napisał do mnie: panie Marku, a czemu pan ostatnio wystąpił, przedostatnio, bo ostatnio w tym filmiku, który się właśnie wgrywa, występujesz w swoim kapelusiku, a poprzednio byłem bez niego. Słuchajcie, byłem bez niego, ponieważ jestem stary i mam sklerozę. Ta skleroza objawia się tym, że jadąc ostatnio z moją żoną do Ostrołęki, po prostu w pociągu zostawiłem swój cudowny kapelusik i dzisiaj nabyłem drugi, podobny, chyba nawet troszeczkę technicznie lepszy. Ale słuchajcie, sprawa kapelusza to jest pecha i na pewno nie włączyłbym po raz drugi kamery, tym bardziej, że jestem padnięty, zmęczony, jak taka normalnie wywłoka. Kiedy zacząłem wgrywać ten filmik pod tytułem Kolacja, tam z jakimś dodatkiem do tytułu, to okazało się, że w pewnym momencie, słuchajcie, mam takie urządzenie. To się nazywa mobilny internet. To urządzenie nabyłem na podstawie umowy z Playem. Zresztą przez przypadek pan mi to wcisnął, nie mówiąc mi tak dokładnie, jakie to są kurewskie koszty. Takie urządzenie, słuchajcie, takie urządzenie w Niemczech i we Francji jest tańsze jak w Polsce i to chyba o 30%. No w każdym bądź razie ja to nabyłem. Co tu będziemy dużo mówić? Słuchajcie, idiotów nie trzeba rodzić, sami się sieją, czy jakoś tak to było. W każdym razie na pewno w tym zakresie należy do idiotów, bo każdy idiota powinien, nie, każdy mądry powinien czytać umowę, zanim ją podpisze. No a ja zachowałem się jak taki idiota i nabyłem to urządzenie. Dobra, palicho. Tyle tylko, że ostatni rachunek, oczywiście mam tam jeszcze to, mam jeszcze internet w domu, mam jeszcze telefon. Ostatni rachunek wyniósł mnie prawie 500 zł. I ja z tym się godzę. Trudno, jestem za granicą, muszę trochę więcej płacić. Tylko jeżeli ja, kurwa mać, już mam płacić więcej, to niech to będzie naprawdę za co. Tymczasem zacząłem wgrywać ten filmik, połowę filmiku się wgrało, a ponieważ już mam wykorzystany limit, więc każdy kilobajt kosztuje mnie 23 zł we Francji, piekielnie dużo pieniędzy trzeba zapłacić za te moje vlogi. I kiedy już połowę filmiku się wgrało, nagle to urządzenie się wyłączyło. Nie po raz pierwszy, tydzień temu było to samo, jakiś pan informatyk łaskawie po tygodniu napisał do mnie maila, że podobno to naprawił, podobno, bo to nie działa. Więc słuchajcie, wkurwiłem się maksymalnie, chociaż rzadko się denerwuję z tego powodu, tym razem wkurwiłem się maksymalnie i zadzwoniłem do Playa. Następnie usłyszałem informację, że moja rozmowa jest na mój koszt. Dobrze. Tylko jak ona jest na mój koszt, to do kurwy nędzy, dlaczego ja słyszę o tym, że ona jest nagrywana dla zapewnienia profesjonalizmu? Dla zapewnienia profesjonalizmu, szanowny Playu, to powinniście nagrywać za swoje pieniądze. A za moje pieniądze, to ja powinienem tylko przedstawić ten problem, jaki mam z waszą bandycką, złodziejską, chamską, kurewsko-chamską firmą. Ja się rzadko denerwuję. Już od pewnego czasu wyleczyłem się z tak zwanego cholerykostwa. Zawsze sobie powtarzam: Mareczku, spokojnie, pójdź do 10. Ale tym razem już kurwa nie wytrzymuję. Za moje pieniądze wy mnie informujecie o swoim profesjonalizmie? Palicho, dobra. Ale za chwilę dzwoni, odbiera pani telefon
i po raz kolejny żąda ode mnie, żebym potwierdził swoje dane. Do kurwy nędzy, ja dzwonię z telefonu, na którym mam abonament. A wy stale żądacie ode mnie podania jakiegoś pieprzonego hasła. Dobra, podałem swój PESEL. Pani kompletnie, ale to kompletnie, nie potrafiła mi ani pomóc, ani wyjaśnić, nic, nic, nic. Na koniec rozmowy, kiedy już byłem kompletnie zdenerwowany i powiedziałem, że w takim razie chciałbym, aby pani pomogła rozwiązać umowę na urządzenie, które jest dziadowskie, prymitywne, za które kurwa płacę tyle pieniędzy. I pani powiedziała grzecznie, ale ja pana przełączę. Przełączę pana do działu, w którym pan będzie mógł rozwiązać umowę. Ale chciałbym na koniec powiedzieć, że dostanie pan SMS-a, w którym może pan potwierdzić jakość, czy ocenić pracę konsultanta. I słuchajcie, to mnie dobiło. Ja tej pani powiedziałem, że jestem kierowcą międzynarodowym, że dzwonię z Francji. A pani mi mówi, żebym ocenił jej rozmowę, a przecież ta pani, jeżeli ta firma jest profesjonalna, powinna wiedzieć, że ja nie mogę ocenić rozmowy, bo te SMS-y nie wychodzą z zagranicy. To ja się pytam, czy ta pani jest profesjonalna? Czy ta firma jest profesjonalna? Czy ta rozmowa, która mnie już kosztuje dość dużo, ponieważ wyczerpałem tak zwany limit i oni bandycko naliczają mi dodatkowe minuty, czy mam dodatkowe pieniądze za kolejne minuty, pomimo, że jesteśmy we wspólnej Europie, już dawno, dawno temu obiecali nam, że będziemy mieć takie same ceny. Taki wał. Mamy jakieś pierdolone limity. Ale pani nawet nie wie o tym, że ja nie mogę ocenić. To gdzie tu jest ten profesjonalizm? Dobrze. Pani przyłączyła mnie do działu. Zgłosił się pan. Taki sam profesjonalista jak ta pani. Powiedział mi, że ten dział, którym on się zajmuje, to jest zawieraniem nowych umów. Czyli pan może ze mną zawrzeć kolejną umowę. Ja się pytam, na co, proszę pana? Na kolejne gówno? Znowu pan będzie chciał wcisnąć coś, co nie działa? Ja chciałem rozwiązać z państwem umowę. Słuchajcie, to jest bandytyzm. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, bo nie potrafię się posługiwać biegle jakimś innym językiem, więc nie wiem, jak jest w innych krajach. Ale to jest bandytyzm. Sprzedawać ludziom gówno, dziadostwo, brać za to horrendalne pieniądze, bo 500 zł miesięcznie to jest już kurewski, to już jest haret, to jest rozbój na prostej drodze. I jeszcze wmawiać mi, że jest to profesjonalizm. Proponuję, aby pan prezes zarządu Playa, sięgnął sobie do internetu, on go na pewno ma za darmo. Tam jest takie fajne... Poczekajcie, bo zapomniałem, co to jest takiego fajnego. W każdym razie to taka internetowa encyklopedia. I niech ten pan sobie tam przeczyta, co oznacza słowo profesjonalizm. A ja... No właśnie, a ja wrócę do Polski. Jeżeli firma tego pana nie pozwoli mi rozwiązać tej umowy, mimo burdelu, mimo dziadostwa,
jakie mi sprzedali, to oddam ich po prostu do sądu, a zawrę sobie umowę w Niemczech lub we Francji, bo w tych krajach już się nauczyli, że konsumenta nie wolno dymać. Cześć!